Siemano, witam serdecznie, z tej strony Porywa Zwłok. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę prezentował nowy gadżecik, który się pojawił w mojej kolekcji. Nie jest to do końca gadżet retro, ale pozwoli mi ogarnąć Commodore 64 i stację dyskietek 1541 wersję drugą. Otóż zakupiłem sobie takie urządzenie, nazywa się XU1541. Tutaj ze serialem i z dwoma portami i z portem USB. Tak wygląda to małe urządzonko. I to małe urządzonko pozwoli mi przegrywać z peceta obrazy dyskietek Commodore na rzeczowe dyskietki. No dobrze, może zacznijmy proces od początku. Bo proces od początku trzeba będzie. Trzeba będzie zacząć od formatowania stacji dyskietek. Mam tutaj w finalu trzecim taki programik 15 sekund format. Pięknie. Nadamy stacji dyskietek tytuł. Damy tytuł karateka, ponieważ będziemy przegrywać grę karateka. Formatowanie działa bardzo szybko. Sprawdźmy, jak wygląda dyskietka. Uruchommy Basic. Lat. Dolar. 8 urządzenia. I sprawdźmy, co jest na tej dyskietce. No, dyskietka jest pusta. Ma 664 bloków wolnych. To jest normalna o pojedynczej gęstości dyskietka, dwustronne. Dobrze, przejdźmy teraz do konsumowania samego nagrywania. Trzeba wszystko podłączać. Kabel serial odłączamy i podłączamy do naszego rzeczowego urządzenia. Proszę bardzo. Dobra, może bym położył to urządzenie na. Bo to jest plastik, więc w sumie może na plastiku leżeć. Tutaj podłączamy USB. Proszę bardzo. I USB podłączamy do komputera. Żeby było widać, bo jakoś się trochę poplątałem w tych kablach. Dobrze. No i na XU1542 zapaliła się dioda. Teraz włączamy stację dyskietek. Do tego celu używamy program XMB XFER, miałem wersję beta. Tu już mam przygotowany karatekę z rozszerzeniem D64. Jest to bezpośredni zrzut dyskietki. I program jest po zainstalowaniu po prostu gotowy do pracy. Jedyne co robimy, to klikamy tutaj ikonę transfer i to wszystko co robimy dosłownie. Dostajemy informację, że wszystkie dane zostaną nadpisane. Naciskamy tak. No i następuje zapis na stację dyskietek. Nie będę tego procesu przyspieszał, byście mogli sobie zobaczyć, ile ten proces trwa.
programie widać tylko takie okienko statusu. Creating disk from D64 image, please wait. Dane ładnie się transferują. Kiedyś takie urządzenie działały tylko po porcie szeregowym, więc tamten transfer naprawdę musiał iść bardzo, bardzo długo. Stacja dyskietek ślicznie brzęczy. Mam nadzieję, że się powiedzie. Ja robię tą operację dopiero drugi raz. No i proces prawie zakończony. XU tylko sprawdza. Znaczy program XBM XFR sprawdza, czy wszystko się nagrało. Jeżeli będzie wszystko ok, po prostu zniknie i pojawi się to, co jest na stacji dyskietek. No i wszystko. Odłączamy stację dyskietek z prądu. Odłączamy USB od komputera. Teraz odłączamy stację dyskietek od XU i wszystko podłączamy do Commodore. Proszę bardzo, włączamy Commodore. Ładnie się obudził. Ustawię może trochę lepiej kamerę. Mam takie narzędzie do zarządzania dyskietkami. Oczywiście można to wszystko wykonać poprzez standardowe load cudzysłów dolar cudzysłów przecinek 8, a potem wylistowanie i uruchomienie poprzez run odpowiedniego programu. Sprawdźmy, czy Commodore czyta. Jest świetnie, jest karateka. Wybierzmy opcję tutaj run. Trzeba nadać nazwę, czyli K-gwiazdka i dół i run. Proszę bardzo. Czyli uruchamia pierwszy program z rozszerzeniem PRG, który zaczyna się na literkę K. I proszę, i wszystko ruszyło w należytym porządku.
Dobra, pominiemy demo. Albo może zostawmy kawałek demo. Lecimy dalej, przyciskam fire. A moment, skończył się tekst, może samo ruszę dalej. Mamy oczywiście księżniczkę, mamy rzeczowego karatekę. Może to jest jakiś szogun. Tak. O nie, jestem skrzywdzona. Zaczyna się tam i zaczyna się pojedynek. Przez przypadek nacisnąłem klawisz i przerwałem demko. Oczywiście w grach na stacji dyskietek część danych może zostać wyrzucona z pamięci, potem kolejne są doczytywane, tak tutaj w tym przypadku. Tutaj mam niskie kopnięcie, pyk. No i to tatuś, a tatuś kopnie. Ja dostałem w jajka. A masz, po ryju. I w brzuch. I w kostkę. I teraz z ręki to chyba za blisko jestem. Dostał w twarz. No nie kopnie w brzuch. Masz. Jeszcze kawałek. Jeszcze jeden cios w kostkę. Nie ma jak pokonać kogoś ciosem w kostkę. Kurwa. Ale jestem zajebisty. Dobra, przełączymy w tryb biegania. O nie, przyszedłeś uratować księżniczkę. Wypierw dalej. Dobra, dzięki. I wszystko na temat. I musimy walczyć dalej. Zły szogun. O, będzie jakieś zwarcie. A nie, pomyliłem, bo to przyleciał ktoś, kto powiedział, o kurde, przyleciał koleś, który chce uratować księżniczkę. Ale dostałem, o co to jest, zapomnij. Ta. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że komuś ta zabaweczka, jak
XU1541 się spodoba i będzie miał motywację do tego, żeby sobie ją kupić, bo jest bardzo przydatna, działa jak najbardziej, polecam. Czyli do zobaczenia w kolejnym odcinku, teraz myślę, że już demo scena, jakieś gry. Jeżeli macie jakieś propozycje demo scenowe, które można by było tutaj wrzucić na komodorca z nowych produkcji, to możecie wysyłać na mojego maila, czyli sierściuchmałpa@gmail.com. To są maleńkie pliki, jak najbardziej jestem za tym, żeby je przetestować. Dobra, na razie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.